właśnie, no nie jest ciałem jakby zupełnie uniesionym ponad, ponad wszystkie procesy, które się w Polsce dzieją. I widać zresztą ten, ta niejednomyślność pokazuje, że z punktu widzenia prawnego no wielu tych sędziów miało wątpliwości. My mamy sytuację w Polsce bardzo dziwną, tak? Bo z jednej strony nie mamy pracy dla młodych ludzi, no z drugiej strony właśnie podnosimy wiek emerytalny, przy czym wiadomo też, że zdrowie Polaków z ochroną zdrowia nie jest najlepiej. Ja no nie mam na to w tej chwili żadnych argumentów empirycznych, ale tak sobie wydaje mi się, że jednak w społeczeństwach zasobnych, gdzie służba zdrowia jest na znacznie lepszym, na wyższym poziomie, tak jak tutaj w Niemczech, to wiek 65 lat, to zresztą też trochę zależy od zawodu, prawda? Na przykład w moim zawodzie profesorowie nie chcą w ogóle przychodzić na emeryturę, więc pewnie nie ma, artyści też nie przychodzą na emeryturę, no są. Ale no, jeżeli jest to ciężka praca fizyczna, to po prostu to kompletnie nie ma sensu. Jeszcze jest jedna istotna, no, że to, szczególnie ta reforma przecież uderza w kobiety, no, bo wydłuża oczywiście krocząco, ale wiek emerytalny kobiet o 7 lat, prawda, przejście od 67. W Polsce przecież jest tak, no, że znaczna w ogóle część życia społecznego opiera się na przykład opieka nad ludźmi starszymi, ponieważ nie ma rozbudowanych placówek państwowych, no bardzo często to się przecież odbywa w rodzinie, tak? opiera się to na pracy właśnie wielu kobiet, które przechodzą na wcześniejszą emeryturę, a potem spełniają w rodzinie wielką rolę w wychowaniu wnuków, prawda, w opiekę nad jeszcze starszym pokoleniem i tak dalej. Także konsekwencje tej reformy będą wielkie. A wszystko, proszę Państwa, wszystko tak naprawdę zaczęło się od czegoś innego. No, zaczęło się jednak od największego przekrętu na trzeciej RP, czyli reformy emerytalnej. Tak? Od wprowadzenia OFE, od mamienia nas, że jak wstąpimy do OFE, to będziemy mieli taką emeryturę, żeby jeździć potem na Hawaje, prawda, jako emeryci. No, od tego się zaczęło. Ja pamiętam, dla mnie to był szok, jak kiedyś na właśnie posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju, to była taka rada, którą powołał prezydent Lech Kaczyński. Były się tylko dwa posiedzenia, bo zaraz po tym właśnie była ta tragedia smoleńska. Tam jeden z byłych ministrów z finansów powiedział coś takiego, no przecież wiadomo, że wprowadziliśmy tę reformę po to, żeby zmniejszyć emerytury. Że nie mogliśmy tego zrobić jako państwo, to musiał to zrobić rynek. Taki pseudorynek. Że taka pseudorynkowa, bo przecież te OFE też nie działały na jakimś wolnym rynku. I ja myślę, że to jest oburzające, tak? Bo jeżeli człowiek odpowiadający za politykę mówi, to był cel tej reformy, no to zresztą powiedziałem do niego, dlaczego pan wtedy tego nie powiedział Polakom? Dlaczego tego nie powiedział tego Polakom? Nie robimy tego, bo to już jeździli na Hawaje, tylko już nie mieć, bo tam chodziło o stopę zastępowalności i tak dalej. No i potem wytworzono taki mechanizm, a jeszcze to wszystko, jeszcze jedna rzecz. Bo przecież u podstaw tej decyzji leży też właśnie coś głębiej, to co jest moją dziedziną, prawda? Jestem też historykiem idei. No właśnie rozbijanie solidarności pokoleń, rozbijanie solidarności Polaków. Tak? Ostatecznie to jest tak, przecież to też było widać w tym kryzysie finansowym, prawda? Że jak coś się wali, to państwo, prawda? To my, to wspólnota musimy nawet podtrzymać bank, który upada, prawda? Bo jest too big to fail. Jest zbyt duże, żeby upić. No i przecież właśnie jest tak, że przecież nie dopuścimy do sytuacji, w której ludzie będą głodować, tak? A inni będą... No jednak istnieje, my nie budowaliśmy Polski po 1989 roku. My kraj solidarności na zasadach, prawda? Że istnieje konieczność, prawda? Pewnej sytuacji solidarność pokoleniową, no, prawda? Młodzi jednak muszą pracować na starych, niedołężnych. I w gruncie i muszą ich utrzymywać. Jeżeli nie robi się to poprzez państwo, to robimy to w rodzinach, prawda? I starsi muszą dbać o przyszłość młodych.
to, że w zasadzie cały czas to w zasadzie było mówione, prawda, ratuj się kto może, wysiąp ile możesz, pierwszy milion się trzeba ukraść, prawda, i odmienia się w tym, w Polsce słowo sukces na wszelkie sposoby i ten sukces jest, może być każdego rodzaju, tak, w polityce musi liczyć się rozpoznawalność. Pytam się jednego z dziennikarzy, a jak by się tutaj, na czym to się rozpoznawalność, no niech pan przyniesie łeb świni do studia telewizyjnego, prawda, niech pan wymyśla kogoś innego, innego polityka, no to wtedy będzie pan rozpoznawalny, prawda, no to jest, to też jest, prawda, to jest, bo to jest ta sama mentalność, prawda, mentalność, która mówi, świat jest dżunglą, nic nas nie łączy, mówiono tym młodym ludziom, będziesz miał swoje pieniądze, niech cię nie obchodzą tam te emerytury tych starszych, prawda? Oczywiście oszukano ich, prawda? W jakimś sensie ich oszukano, bo to oczywiście nie. W końcu pan Rostowski powiedział, że to nie są ich prywatne pieniądze, tak? I nie jest to, przecież to nie jest to, co w Niemczech robiono, no bo to jest oczywiste, że można było państwowe emerytury uzupełnić ubezpieczeniem prywatnym, tak jak tu się robi, prawda? No ale wtedy to są rzeczywiście nasze pieniądze, jest jakaś minimalna gwarantowana emerytura, prawda, i tak dalej, coś te firmy działają w jakimś porządku prawnym. I teraz jest jeszcze jedna rzecz. Czy ktoś za to odpowiedział? No bo to jest tak, albo pan Rostowski ma rację, albo pan Balcerowicz, tak? Albo ci, którzy tę reformę wprowadzali za rządów premiera Buzka, albo, prawda, albo ci, którzy teraz tę reformę odwołują. Otóż okazuje się, że można dokonać tak samo jak w tej polityce zagranicznej, o tym mówiłem, prawda? Można dokonać o 180 stopni zmiany polityki. I nikt nie odpowiada. Nie ma w tym kraju, prawda? W Polsce, w tym państwie, nie ma nikogo, ktokolwiek by odpowiadał za jakiekolwiek decyzje podjęte, tak? Za nic. Za największą katastrofę, gdzie giną generałowie, dowódcy wszystkich sił zbrojnych, nikt nie odpowiada, prawda? Za nic. Nie odpowiada za tego rodzaju błędy. Na dobrą sprawę, nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale przecież tak naprawdę konsekwencje tego rodzaju, prawda, konstrukcji z OFE i tak dalej przekazania, bo oni jakby nie przewidzieli, że ZUS musi nadal wypłacać emerytury. Emerytorium musi jednocześnie, prawda, wpłacać do OFE i tak dalej, prawda, jeszcze popierało, to już zupełnie nie, prawda? Jakieś zbójeckie myto. Ale czy jest tak, to trochę jest trochę nasza wina narodu, prawda? Który by powiedział, no dobrze, no zrobiliście tę reformę, no to odpowiadacie, tak? No, ja naprawdę to nie jest krytyka personalna pana premiera Buzka, on znowu kandyduje do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli ta reforma była nieudana, on za to odpowiada, to jeżeli znowu ludzie dadzą, prawda, głosy na niego i mówią, no ufamy panu. No jak mogą ufać politykowi, który być może po prostu popełnił błąd, a może był niekompetentny, prawda? No, ale demokracja opiera się na odpowiedzialności. I tej odpowiedzialności nie ma, bo my jako społeczeństwo się nie domagamy. Nie domagamy od polityków, żeby odpowiadali za nas rzeczy, które podjęli. No i niestety, jeżeli chodzi o system, ja też nie myślę, że niestety Trybunał Konstytucyjny nie spełnia często tej roli, którą spełniać powinien. Szanowny panie profesorze, pan profesor mówił dużo o zmianach, jakie zaszły w ciągu ostatnich lat w Unii Europejskiej. Mnie zajmowała sprawa przyczyn tych zmian, nie tylko w ostatnich 10 latach, ale również od chwili powstania Unii Europejskiej. Jak wiadomo, Unię Węgla i Stali, która była przed Unią Europejską w obecnej postaci, założyło trzech katolików. Kiedy wczoraj oglądałam paradę Schumana, to mnie dreszcze przeszły, jak zobaczyłam na przemie tego pochodu prawie samych lewaków. Począwszy od pani Danuty Wisner, która się w Polsce chyba też pojawia wtedy przed wyborami, bo ona stwierdziła, że
Ona musi bronić interesów Europy, jeżeli w Brukseli urzęduje, a nie interesów Polski. Więc nie wiem, dlaczego zabiega teraz o głosy wyborców, to mnie zastanawiało. Czy pan podziela również moje zdanie, że przyczyną tego co złego, co się dzieje w Unii Europejskiej ogólnie rzecz biorąc, to jest to, że wcielono w życie teorię Gramsciego, powód przez urzędy wszelkiego rodzaju lewackich, no zwolenników lewackich teorii, które oni wcielają systematycznie w życie, co się uwidacznia w antychrześcijańskim nastawieniu do społeczeństw europejskich, państw europejskich, w promowaniu genderyzmu i innych destruktywnych ideologii. Rzeczywiście występują takie tendencje, które i ten sens integracji europejskiej się zmienia, albo powiedzmy może tak, że on rzeczywiście stało się tak od pewnego czasu, że to raczej środowiska powiedzmy lewicowe, liberalne czy skrajnie liberalne, ten projekt Europa przyjęły. Tylko ja bym powiedział, że wie pani, że to trochę jest wina też czy błąd, czy pasywności tej drugiej strony. No, na przykład tu jest rozmawiamy w kraju, w którym od lat przecież rządzą chrześcijanie, tak? Partia CDU ma chrześcijańskie w swojej nazwie. Jeżeli chodzi o Parlament Europejski, to tam teraz nie wiadomo jak będzie, ale są zawsze te dwie największe frakcje, socjaldemokratyczna i chrześcijańscy, i Partia Ludowa, która właśnie chadecka, prawda? Wśród socjaldemokratów też podobno są chrześcijanie. Pamiętam prezydent Rau na przykład, prawda? Socjaldemokrata był jednocześnie uchodził za człowieka bardzo, bardzo pobożnego. Więc może jest tak, że no właśnie, może to wynika trochę, jakby powiedział, no dobrze, to są pseudochrześcijanie. Ja muszę powiedzieć, że w tamtym roku zostałem zaproszony przez takie stowarzyszenie chrześcijańskie, które kiedyś zajmowało się właśnie wymianą wschód-zachód, taki bardzo sympatyczny i zasłużony pastor z Göttingen mnie zaprosił i było spotkanie w Turyngii. I potem na końcu mieliśmy taką dyskusję panelową i tam był poseł do Bundestagu z ramienia CDU. I ta organizacja bardzo dużo robi dla popierania kościołów na przykład, protestanckich, na przykład w Siedmiogrodzie, no i w różnych częściach właśnie Europy Środkowo-Wschodniej, też w Polsce, w Wielkopolsce. Ale ja właśnie zadałem to pytanie, no, które tutaj się też czasami pojawia, co to znaczy to C jeszcze? Czy dlaczego oni tego nie zdejmą, dlaczego chrześcijanie? I oni byli nawet ci moi słuchacze zdziwieni, bo oni sądzili, że... I to tak jest, bo też było to spotkanie w jakimś takim centrum katolickim, że chrześcijaństwo tutaj się rozwija niesamowicie, że jest niezagrożone. I proszę Państwa, to też jest tak, ja czasami opowiadam o Niemczech, pewnie Państwo też jak są w Polsce, ale tak na przykład przecież w okresie świąt wielkanocnych się włączy radio publiczne, no, nawet codziennie, prawda, jest Morgenandacht, o godzinie 6 zawsze jest, w polskim radio publicznym tego nie ma, prawda, zawsze na przykład albo pastor, albo duchowny katolicki ma, prawda, taką pogadankę, Morgenandacht, medytację poranną, tak, w święta, prawda, Wielki Piątek. No jednak nie jest tak, że chrześcijaństwo tu w tym kraju nie istnieje. My po prostu o tym, o czym pani mówimy, z tymi tendencjami skrajnymi możemy się z nimi zmagać tylko wtedy, kiedy my znajdziemy sojuszników. Ludzi, którzy uważają, bo to jest bardzo często, którzy uważają, że to może, którzy są na przykład nawet dosyć liberalnie nastawieni, tylko uważam, że to jest zbyt skrajne, idzie za daleko, prawda? I musimy, żeby temu się przeciwstawić, czy żeby to, no,
nie przerodziło się, bo to by, prawda, przyjmuje takie, powiedzmy, formy, niektóre bardzo agresywne formy, można powiedzieć, taki, jakieś takie pojęcie seksualny bolszewizm, prawda? Bolszewizm, no, który ma pewną formę, zawsze, prawda, właśnie odnoszącą się do seksualności człowieka. No, jeżeli nie chcemy, żeby to zapanowało, no to musimy budować pewne koalicje. I myślę, że znajdziemy ich w Europie. Tak wcale być nie musi. No przecież też w przypadku wielu polityków i wielu krajów europejskich, oni również patrzą na to z niepokojem. Ja jasno, już nie powiem tam nic, bo czy na przykład do mnie ambasador Hiszpanii w Polsce. To jest rząd konserwatywny, wiadomo, który też zmaga się z podobnymi problemami. Ja nie sądzę, żeby chrześcijan w Europie było mniej niż ludzi o skrajnie libertyńskich, czyli libertariańskich poglądach, prawda? Więc tylko nie możemy, ja mówię, nie można być milczącym. No, przy czym wie Pan, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. To jest tak, że pewne hasła, które w gruncie rzeczy nie wszyscy utwierdzają, są akceptowalne, bo na przykład to jest widać, że rozmawiam z młodymi ludźmi, z swoimi studentami, no, że jest coś takiego, że nie chce się, żeby różne osoby były dyskryminowane czy prześladowane, prawda? Bo to jest jakieś i z tego postulatu, to jest słusznym postulatem, to jest tak samo jak tak zwany genderyzm, prawda? Dotyczący kobiet, praw uprawnień kobiet. No nie jest tak, wiadomo, że nie jest łatwo być kobietą, tak się do myśli, prawda? Że jest trudno pogodzić pracę zawodową z rolą kobiety, że ta rola się zmienia, prawda, w naszej cywilizacji. Że to są pewne autentyczne problemy, to nie są problemy wymyślone. To jest tak trochę jak w XIX wieku, no to był problem klasy robotniczej. Pracowały dzieci w kopalniach, ludzie nie mieli pracy do odpoczynku, nie mieli pracy do strajku, prawda. Był wyzysk. No to nie jest tak, że to wszystko było nagle, prawda. Jak są tego rodzaju realne problemy, no pojawiają się ruchy radykalne, które doprowadzają pewne rzeczy, które są słuszne, do skrajności. Do skrajności. I to jest tak w tym przypadku. Ale zwalczając skrajności, nie powinniśmy zamykać oczy na problemy. No na przykład na to, że wiele młodych kobiet chciałoby pracować zawodowo, tak? A jednocześnie mieć rodzinę. I że to wcale nie jest łatwe do pogodzenia, tak? Że ktoś to mówi patriarchalizm, no dobrze, to nie jest, ale muszę powiedzieć, ja się zawsze źle czuję, jak są sami mężczyźni takim patriarchalnym. Polskie społeczeństwo, moim zdaniem, jest trochę patriarchalne, prawda? Za mało kobiet w polityce. Czy z tego trzeba by wyprowadzać jakieś parytety, jakieś, prawda, kongresy? Nie, oczywiście, prawda, bo to robić z tego walkę płci, nie, no to jest bez sensu, jak walka klas nie istnia, prawda? Była jakaś chrześcijańska odpowiedź również na problemy klasy robotniczej, no, prawda? I tak samo my musimy znaleźć odpowiedź taką na te problemy świata współczesnego. Chrześcijańską, nowoczesną odpowiedź na problemy świata współczesnego. Jak to zrobić? A nie powiedzieć, że tego nie ma, prawda? I oczywiście musi się to łączyć z innym założeniem, przecież właśnie nie jest tak, prawda? Ja widzę, muszę powiedzieć, sam w swoim życiu zawsze widziałem agresję po stronie tych osób postępowych. Tak? Całe swoje życie jako człowiek młodszy, zacząłem studiować, potem byłem asystentem, no, różne koleje, różne poglądy nawet się mogły zmieniać i tak dalej. Ale nigdy się nie czułem w Polsce uciśniony przez Kościół katolicki i chrześcijański. Natomiast ciągle były jakieś ideologie, które chciały mnie do czegoś, prawda, przymusić. Czy to był marksizm, leninizm, czy to dzisiaj właśnie jest europeizm. I wszystko doprowadzone do skrajności, czy to właśnie jest jakiś feminizm skrajny, prawda? I w tym sensie to są ideologie, jak takie ideologie, które właśnie one są w gruncie rzeczy sprzeczne z wolnością myśli i z wolnością intelektualną i no więc właśnie, ale jak mówię, musimy znaleźć sojuszników i o tym rozmawiać. Przede wszystkim oczywiście nie powinniśmy się dać
zepchnąć do jakiejś myśli. Ja mam jeszcze pytanie od koleżanki, która właśnie obsługuje relację radiową z niepoprawnym.pl. Gdzie i kiedy odbędą się wybory do Rady Europy i wybory komisarzy? Komisarza? Jak pan profesor spostrzega współpracę z europarlamentarzystami pokolenia 68? No, pytanie jest chyba troszeczkę źle postawione, to pierwsze, bo taka Rada Europy w ogóle nie jest instytucją unijną, ale to chodziło chyba o Radę Europejską, a Rada Europejska nie jest wybierana, bo to jest właśnie to podstawowe nieporozumienie. Rada Europejska, najważniejsza instytucja unijna, to są szefowie rządów. Jak oni są wybierani? No są wybierani w wyborach krajowych. To na nas reprezentuje w Radzie Europejskiej premier Donald Tusk, prawda? Jest jeszcze Rada Unii Europejskiej, to są ministrowie w różnych składach, jest ta rada. No kto nas tam reprezentuje? No, czasami, prawda, minister Sikorski, czasami inni ministrowie. Więc, bo to jest właśnie to jest to nie porozumiałem się, że część z tych, kto tam potem w tej paradzie Szumana uczestniczyła, też tego nie rozumie. No, Unia jest przede wszystkim Związkiem Państw Narodowych. Związkiem Państw Narodowych. Więc jeżeli chcemy, żeby nas ktoś inny reprezentował w Radzie Europejskiej, to musimy w wyborach krajowych wybrać inną większość w naszym Sejmie, powstanie rząd i wtedy będzie nas reprezentował w Radzie Europejskiej pan premier Kaczyński. Mam nadzieję, że tak właśnie to będzie. Przepraszam, jeszcze nie zapomniałem tu... No. Współpraca z pokoleniem 60. Tak. Proszę Państwa, ja muszę powiedzieć, ja na często takich różnych spotkaniach mam spotykać się z różnymi ludźmi, i naprawdę, no szczerze, między nami, no tak, w środowiska akademickie przydarzają ludzie o poglądach liberalno-lewicowych. Na uniwersytetach niemieckich do tej pory ciągle jeszcze pokolenie 68 dominuje. Ja po prostu mam z tymi ludźmi do czynienia na co dzień. Ja zresztą jestem troszeczkę młodszy od pokolenia 68, lata 70. Więc ja. Zresztą znam dobrze to pokolenie i znam sposób, jacy ci ludzie myślą. I w każdym razie myślę, że to nie chodzi o współpracę. Są takie, powiedzmy tak, są pewne tematy, w których zadziwiająco możemy się znaleźć w nich partnerze. Na przykład jakie to są tematy? W Partii Zielonych na przykład. Jakie to są tematy? Ukraina. Na przykład jedną osób, która tu najlepiej moim zdaniem wypowiadały się w kwestii Ukrainy, jest pan Werner Schulz, eurodeputowany, europoseł w Parlamencie Europejskim. Nasza pani Marie-Louise Beck, członek Bundestagu, która jest z Bremen, też, prawda, w sprawie Ukrainy zajmowała stanowisko. Dlaczego oni mają być partnerami w tej dyskusji, czy nie mamy? Natomiast jeżeli będziemy rozmawiać o ochronie środowiska, też możemy się porozumieć. No, dlaczego na przykład Bałtyk nie będzie być chroniony przed rozbudową gazociągu północnego? Powinniśmy może się zastanowić nad demontażem jakoś tego, bo może zagraża środowisku, no możemy, musimy to sprawdzić. No, Zieloni wtedy byliby naszymi naturalnymi sojusznikami. Ja już nawet pytałem jedną znajomą, która jest partii Zielonych, dlaczego nie protestowali przeciwko temu gazociągowi. A oni powiedzieli, że to nie był projekt europejski. No ale no dobrze, no ale teraz możemy podjąć na nowo. W innych tematach się nie zgodzimy. No w takich tematach, prawda, jak małżeństwa homoseksualne i adopcja dzieci. Skąd i no to jest trochę, ja uważam, że ich ideologia jest sprzeczna. Bo jeżeli chcemy dbać o las, albo o wilki, albo jakieś żaby, żeby one się tam rozwijały. No, ja może bardzo lubię przyrobić za nie cenię, bo w zasadzie to uważam, że oni zrobili dużo, prawda? Za to, że nasza świadomość ekologiczna wzrosła. Ale z drugiej strony powinniśmy cenić też coś takiego jak ekologia człowieka, no, prawda? Są instytucje trwałe, które, jak małżeństwo na przykład, może powinniśmy chronić też tę istotę. Homo sapiens jest bardzo zagrożoną istotą. Niedługo stanie się, będzie sztucznie wytwarzany, prawda? I powinniśmy robić wszystko. Więc ja jestem za ekologią człowieka.
No oni tego akurat nie widzą, że to jest sprzeczne, że są jednocześnie. No ale wiem, to jest jakby, tutaj możemy z nimi rozmawiać. W jakichś sprawach nie możemy pewnie, prawda? Ale jak mówię, to nie jest tak, ja bym tego pokolenia nie demonizował. Ja miałem kiedyś taką koleżankę na Uniwersytecie w Bremie, która kiedyś w swoim życiu, ja nie znałem w wcześniejszym, była bardzo radykalna. Tak? Miała jej przydomek Czerwona, prawda? Czerwona jakoś tam, no, Hildegard, wszystko jedno, prawda? Bo była znana z tego. Ja się potem, ktoś mi potem opowiedział. Ale potem, jak ją poznałem, to ona pracowała w hospicjum. W hospicjum. I kiedyś pamiętam, też zostałem zaproszony do takiego ośrodka, jest taki ośrodek pod Hanowerem, Lokum. Taki ośrodek, to jest pocysterski klasztor, taki ośrodek kształcenia protestanckiego. Ja tam pojechałem, muszę powiedzieć, że często swoich kolegów uniwersyteckich uważałem, że oni są zupełnie sekularyzowani, nie mając wspólnego. I tam nagle ich spotkałem, ludzi o bardzo kiedyś radykalnych poglądach, którzy się okazali wierzącymi protestantami, muszę powiedzieć, prawda? Oczywiście to jest innego typu religijność niż nasza. Często niestety łączy się z tym z uprzedzenia antykatolickie, zwłaszcza na przykład z takiego katolicyzmu reprezentowanego przez bardzo zasłużony dla polskości Radio Maryja, prawda? No ale tak naprawdę to nie jest tak, że nie można z tymi ludźmi znaleźć jakiegoś wspólnego w różnych sprawach, prawda? Nawet w takich sprawach, no żeby powstrzymać to, co się stało w Belgii, tak? Eutanazja dzieci. No jednak w Niemczech jednak mają tutaj opory pod, prawda? Po tych doświadczeniach w programie eutanazji w III Rzeszy. Także, wie pani, myślę, że mnie łatwiej będzie rozmawiać z tym pokoleniem 68 tutaj w Europie, niż z takimi ludźmi jak Palikot, jak te panie z tego kongresu kobiet, jak z wieloma takimi radykałami w Polsce, bo oni w zasadzie, no i właśnie powtarzają jakieś slogany i są, właśnie nie mają tych rodzaju doświadczeń, które, no część tego problemu 68 być może w związku z mądrością związanym z wiekiem, prawda? Powoli. Ja na przykład jeszcze na koniec to podam. No, jeden, ja się zajmowałem całe życie też takim filozofem, który jest bardzo wpływowy, nazywa Jürgen Habermas, tak? Który był kiedyś przez jakiś czas ten marksista. Otóż dzisiaj on, prawda? Ten filozof jest bardzo proeuropejski, teraz był w Princeton, mówił tam w konstytucji europejskiej. Ale on po pierwsze tak napisał książkę bardzo ostrą przeciwko klonowaniu człowieka, choć to nie jest możliwe. A po drugie dzisiaj jest filozofem, który upomina się o prawa ludzi wierzących w sferze publicznej. I niektórzy nazywają go nawet teraz przekąsem święty Jürgen, prawda? No więc to są tak jak z tymi ludźmi można by rozmawiać, no, szukając pewnych punktów wspólnych, ale też zwalczając rzeczy, które są nie do zaakceptowania, to trzeba też jasno powiedzieć. Dzień dobry panie profesorze, Kuba Zakrzewski, TVN, Fakty TVN. Ja może pozwolę sobie położyć sobie nasz mikrofon. Przede wszystkim przepraszamy za spóźnienie. Jechaliśmy ze Szczecina i tak nie przewidzieliśmy korków. Przepraszamy. Ja się korków nie ma. No właśnie były na wjeździe do Berlina i tak nas to zaskoczyło. Panie profesorze, ja o kampanię wyborczą do Europarlamentu. Przed wyborami Prawo i Sprawiedliwość prowadzi taką troszkę antyniemiecką kampanię. Co pan o tym sądzi? Czy powinny się antyniemieckie jakieś hasła pojawiać w kampanii wyborczej? Nie, ja nie, po prostu nie podzielam pana zdania, że jest... Wie pan, ja myślę, że na tym polega, że my używamy takich słów. Na przykład kiedyś mówiliśmy, że krytyka, proszę pozwolić się odpowiedź pan, że krytyka na przykład prezydenta Putina wynika z postawy antyrosyjskiej. No dzisiaj wiemy, że to nie jest tak, prawda? Że są pewne tendencje w polityce rosyjskiej, które możemy krytykować, zachowując nawet sympatię do narodu rosyjskiego. Podobnie jest w tym przypadku.
znaczy można być krytykiem polityki niemieckiej w pewnych jej aspektach. Na przykład byłem kiedyś, wie pan, krytykiem polityki Gerharda Schrödera. I wtedy to też uchodziło, że to jest za antyniemieckie. No dzisiaj w zasadzie już w Polsce panuje konsens, że być może Gerhard Schröder nie prowadził polityki zagranicznej, w której Polska liczyłaby się tak mocno jak Rosja. No tu się jakby już zgadzamy. Więc ja myślę, że tak, polityka, ja mówię to, polityka PiS-u i też na tą pierwszą kampanię jest realistyczna. My po prostu realistycznie oceniamy sytuację i też właśnie relacje nasze z naszym zachodnim sąsiadem. Są pewne tendencje korzystne dla naszego kraju, są inne, które nie są korzystne. Ja tylko o tym mówiłem, pan się troszeczkę spóźnił. Mówię, że weźmy o takiej asymetrii, prawda, w naszej dziedzinie, że my na przykład jesteśmy, czujemy się zobowiązani uwzględniać wrażliwość niemiecką, oni niekoniecznie uważają, że naszą, że właśnie oni sądzą, że można bardzo ostro czasami krytykować Polskę, kiedy w Polsce rządzi rząd dla nich nieprzychylny. Nie uchodzi to za antypolonizm. Natomiast, że jakby uważają, że my nie możemy się krytycznie odnosić do pewnych decyzji podejmowanych przez rząd niemiecki. Jeżeli ukazuje się, tak jak wczoraj czytałem artykuł Kajnacza, to jest krytyczny wobec teraz zachowania rządu niemieckiego w czasach kryzysu ukraińskiego, to nikt nie pisze, że Financial Times jest nie antyniemieckie, tylko po prostu to należy do realności europejskiej, demokratycznej, wolnościowej, że dyskutujemy, zwracamy sobie uwagę na swoje błędy, przedstawiamy własną krytykę i prowadzimy debatę. No i PiS, który jest partią polityki poważnej, to robi. Natomiast premier Tusk przyzwyczaił nas do klientelizmu. W związku z tym, dlatego to może być szokujące dla pewnych dziennikarzy, że ktoś się zrobił. Ja się nie zgodzę jednak, bo ta retoryka niemiecka PiS się tak. Ale może dać państwo do wypowiedzieć się, co? Proszę. I chociaż wam się to nie podoba. Ale mnie interesuje, przyszedłem na pana profesora. Nie, proszę, żeby to tutaj. W wielu wypowiedziach Jarosława Kaczyńskiego i w ogóle posłów PiS pojawia się takie stwierdzenie, że Niemcy nam zagrażają. Co pan o tym sądzi? Czy się pan z tym zgadza? Ja jestem z redakcji Faktów TVN. Przedstawiłem się, zanim zadałem pytanie, także uważam, że mogę zadać pytanie. A kto pana tu prosił? No nie, tak, proszę państwa. Bardzo. Dostaliśmy naprawdę zaproszenie od PiS-u. Nie, jeszcze jedno pytanie. Nie. Więc znowu mam kłopot z tym, to pytanie, bo z tym, znaczy musieliśmy powiedzieć, co to znaczy zagrożenie. Przecież nikt nie mówi, że Niemcy, nie wiem, grożą nam militarnie. Tak? Że sytuacja, nasze relacje z naszym zachodnim sąsiadem są podobne do relacji z naszym wschodnim sąsiadem, czy byłym wschodnim sąsiadem z Rosją. Nikt nie porównuje Rosji z Niemcami. Wszyscy wiemy, że Niemcy są naszym partnerem w NATO, w Unii Europejskiej, że jest to kraj demokratyczny, że jest to kraj, który chce zresztą mieć z nami jak najlepsze stosunki. Więc w tym sensie zagrożenie nie występuje. Natomiast występuje zagrożenie w innym sensie. Otóż na przykład w uzależnieniu gospodarczym, jeżeli występuje duża nierównowaga między dwoma państwami, i ta nierównowaga się powiększa, to nie jest to korzystne. Moim zdaniem nie jest to również korzystne dla tego państwa dominującego. No ja mówiłem o tym, znowu pana nie było, to znaczy my w zasadzie myślimy cały czas o naszym rozwoju, o takim rozwoju uzależnionym. Ciesząc się z różnych inwestycji, które są czynione w Polsce, nie powinniśmy zapominać, prawda, że jednak przede wszystkim powinniśmy nasz rozwój opierać na siłach własnych, tak? I to jest nie rozwinięte, to jest jakby jedno. Za tym uzależnieniem idzie jednak pewne uzależnienie, być może polityczne i kulturowe. Nawet ten fakt ostatnio ujawniony przez pana Piskorskiego, który on dotyczy oczywiście pierwszych lat transformacji, o tym też można by było dużo dyskutować, ale on jest oczywiście niepokojący, bo
nie jest, wszyscy się zgodzimy, myślę, że tutaj byli koledzy niemieccy, to już się zgodzili, no, że nie jest sytuacją właściwą i dobrą dla tych wartości, które wszyscy szanujemy, to znaczy dla wartości demokratycznych, kiedy partia jednego kraju, prawda, silniejszego pod każdym względem, finansuje partię w innym kraju, prawda, no bo ją uzależnia. Innym przykładem zagrożenia dla Polski jest zagrożenie w tej sferze, w której pan pracuje. Uważam, że nie jest dobra sytuacja, kiedy media jednego kraju, prawda, opanowane są przez inwestorów innego kraju. No i znowu to nie jest coś takiego, to nie jest żadna germanofobia, to jest realna konkluzja, z którą wielu, prawda, jeżeli nie wszyscy, nawet Niemcy by się zgodzili. I jest jeszcze uzależnienie kulturowe. Ja pani dam jeden przykład. Mówię to niekoniecznie. Słynny serial Nasi Matki, Nasi Ojcowie został pokazany w telewizji polskiej. Potem odbyła się debata. No, można na tym dyskutować, czy to było zasadne, czy nie, czy to się pokazywało. Dlaczego nie jest możliwe, żeby rzeczy ważne dla części Polaków, bardzo popularny serial polski, Czas Honoru, który bynajmniej nie idealizuje Polaków okresu II wojny światowej, nie był pokazany w telewizji, na zasadzie wzajemności w telewizji niemieckiej, i żeby się odbyła również równorzędna dyskusja na ten temat. Nie jest to możliwe. Dlaczego nie jest możliwe, żeby w Niemczech pokazywały się książki innych autorów niż tych, które są tutaj jakby traktowane preferencyjnie? Ja mówię, na przykład jest taki bardzo wybitny polski, dla wielu Polaków najwybitniejszy polski pisarz, Jarosław Marek Rynkiewicz, książka Orejtany, czy stała seria prozy politycznej. Mówię, ale ja mógłbym wymieniać, nie chodzi o tę nierównowagę. Nierównowaga, która też polega na tym, że bardzo często nasi przyjaciele tutaj w Niemczech i sąsiedzi, to oni wybierają sobie partnerów do dyskusji, prawda, a nie inne. Ja o tym mówię, że jeżeli mówimy o prawdziwym dialogu, to ten dialog musi być oparty na równorzędności. Natomiast mam takie wrażenie, to jest zagrożenie, do obu stron zagrożenie, że istnieje pewnego typu rosnąca nierównowaga. Na przykład ona się wyraża też w tym, proszę pana, że no, mamy wiele organizacji niemieckich działających w Polsce, natomiast mamy za mało tego rodzaju organizacji działających tutaj na terenie niemieckim, usiłujących przekazać niemieckiemu społeczeństwu polski punkt widzenia. I to też jest tak. Więc zagrożenie istnieje w tej bardzo daleko idącym nierównowadze w naszych relacjach. Dziękuję. Ostatnie pytanie dotyczy też pieniędzy niemieckich, które miał otrzymać profesor Bartoszewski, będąc ministrem spraw zagranicznych. Co pan o tym sądzi i pokrótce niech pan powie, jak się pana zdaniem teraz układają stosunki polsko-niemieckie. To już ostatnie pytanie i bardzo dziękuję. Nie. To pytanie jest chyba do pana profesora Bartoszewskiego, bo on chyba najlepiej, jakie pieniądze otrzymuje. Więc ja nie mogę się po prostu na temat jego finansów wypowiadać. Ale co pan sądzi o tym fakcie, że minister spraw zagranicznych urzędujący otrzymał... Ja nie wiem, bo ta sprawa nie została wyjaśniona, no, prawda? Nie wiem. Gdyby tak było, nie byłoby to w porządku, prawda? Nie wiem, na jakiej zasadzie się to odbywało, prawda? Więc naprawdę trzeba by pana ministra Bartoszewskiego o to spytać. Tak samo jak uważam w sprawie tych rewelacji pana Piskorskiego, bo pan premier powinien mieć wyjaśnienie w parlamencie. Być może należałoby powołać komisję śledczą, ale bo to jest poważna sprawa. No, jeżeli nie ma tam nic takiego, co by budziło niepokój, pan premier może to wyjaśnić Polakom. Tak samo jest w przypadku pana Bartoszewskiego, który jest dla wielu Polaków autorytetem. No też to powinien wyjaśnić. To jest tak, natomiast jeżeli chodzi o stan relacji polsko-niemieckich, ja powiedziałbym, że on jest tym, właśnie to jest właśnie, wie pan, to trudno powiedzieć jednym słowem, one są oczywiście dobre, te relacje przechodziły różne etapy, ale ja się niepokoję właśnie tym takim brakiem naszym brakiem samodzielności w tych relacjach.
że również nawet w sytuacjach takiej naszej polityki wschodniej, takiej sytuacji jak właśnie kryzys ukraiński, no to na gruncie rzeczy nasza polityka zagraniczna się toczy, prawda, poprzez Berlin czy za pośrednictwem Berlina i tak dalej. Natomiast chciałem tylko jeszcze raz podkreślić, że Prawo i Sprawiedliwość, partia, którą ja reprezentuję tutaj w tych wyborach, jeżeli nie zostanę wybrany do Parlamentu Europejskiego, stanę to zrobione jak najbardziej współpracą z Niemcami na zasadzie równorzędności, uwzględniania, ja mówię tutaj o szacunku, wie pan, o szacunku dla polskości. To znaczy, że trzeba szanować wrażliwość Polaków. Polacy są znacznie częściej rodem katolickim, więc należy to również uszanować. Powtórzę to, Polacy są dumni ze swojej tradycji niepodległościowej, są dumni na przykład z AK. Nie można kręcić w ten sposób takich filmów i nie można tak tego zresztą potem uzasadnić, jak to ten reżyser tam się wypowiedział. Więc jeżeli chcemy dialogu, to ten dialog musi być autentycznym dialogem, prawda? A do tego Niemcy muszą sobie zdać sprawę. Czy pan jeszcze jedno będzie na ten problem największy w tych stosunkach polega na tym, że strona niemiecka udaje, jakby połowy Polski nie było. Tej połowy Polski, którą ja chcę tu reprezentować. Tam wszystko jednak ją nazwiemy. Patriotyczna, prawicowa, niepodległościowa, prawda? Jakby Polska, my wiemy, że Polska jest podzielona, no, nie wiemy, czy porówno, jak to się, prawda? Ale są niektórzy przesadzając może z tą podziałem, mówią, że są dwie, prawda? Ale jest podzielona, a inne kraje też bywają. Stany Zjednoczone są republikańskie i demokratyczne. Są liberałowie i konserwatyści. I największym problemem w stosunkach polsko-niemieckich jest to, że strona niemiecka udaje, jakby ta Polska była jedna i tą Polskę reprezentowałby wyłącznie Donald Tusk, prawda? Pewnego typu pisarze, pewnego typu publicyści, pewnego typu gazety. Ja bym chciał na przykład, żeby w przeglądach w mediach, w przeglądach prasy wreszcie się zaczął pokazywać też artykuły omawiane z Gazety Polskiej, a nie tylko z Gazety. Panie profesorze, mam takie pytanie. Co trzeba zrobić, żeby w Polsce młodzi ludzie zostali i żeby po prostu gospodarkę po prostu najlepiej wspierać? Dziękuję. No, wie pan, to oczywiście jest straszliwie trudne pytanie, bo ja myślę, że tak ta emigracja młodych no, wynika też z tego typu modernizacji, którą przyjęliśmy, prawda? To znaczy właśnie, że to jest głównie napływ obcego kapitału, że prowadzi to do jednak zamykania polskich zakładów pracy, że przestawiamy się na usługi, że tym efektem integracji europejskiej jest właśnie możliwość wyjazdu i tak dalej, a młodych ludzi szukania jakichś innych możliwości za granicą. I myślę, że znaczy zmiana musi przede wszystkim polegać, może to zacznijmy grubo, ale musi najpierw zacząć inaczej myśleć o sobie, prawda? Musimy zmienić, trochę wrócić do tego pokolenia, o którym często zapominamy. I oni oczywiście działali w innych warunkach. Ja mówię to pokolenie, które budowało drugą Rzeczpospolitą, które to państwo było biedniejsze znacznie, tak? Ale tam jakby tamte i tam miała takie przekonanie, że musi coś wytworzyć, zbudować, prawda? Na przykład stalową wolę, tak? Na przykład hutę, na przykład Gdynię, prawda? Na przykład co? Co więcej, to jeszcze nawet było jakoś w komunizmie, tak? Przetrwało w związku z tym takim koncepcją autarki w zasadzie gospodarczej. I niestety to jest nie tak, że trochę na przeszkodzie tej roli tego myślenia właśnie stała integracja europejska i Unia Europejska. Tak? Że mówiono, nie może być pomocy państwa i neoliberalnej ideologii. Państwo nie może ingerować. Oddzielenie
przemysłu od państwa. Jak wiadomo, to nigdy nie ma tego oddzielenia, przecież wiemy wszystko, jak to jest w Niemczech, tak? Czy państwo różnymi sposobami steruje gospodarkę. Jak potrzeba, to jest ta Abwrackprämie była, prawda? Nagle każdy dostawał. Istnieje, prawda, są banki specjalne, kredyty, jest Hermes, prawda, który wspiera ubezpieczenie, prawda, handlu zewnętrznego. My powinniśmy, my po prostu byliśmy na początku, moim zdaniem, pan, intelektualnie nieprzygotowani do tego, prawda? Sięgnęliśmy, wzięliśmy podręczniki neoliberalizmu i myśleliśmy sobie, wszystko otworzymy, ludzie będą wolni, będą... Niestety to jest zresztą ideologia, którą Korwin Mikke dzisiaj znowu kręci w głowach młodym ludziom, prawda? To, że to tak, jak już nie będzie tych wszystkich regulacji, wszystko będzie wolnorynkowo, no to wszystko się wyrówna i Polacy nagle będą równie bogaci jak Ameryka. My musimy po prostu stworzyć taką koncepcję właśnie, jak to się mówi, państwo rozwojowe, państwo, które prowadzi politykę prorozwojową i do tego pewnie trzeba zmienić regulacje europejskie, no. Albo się bić z tą Europą, tak? Ponieważ Niemcy, jak teraz była ta sprawa tych energochłonnego przemysłu, prawda? Tego nabatu energetycznego, to zawsze potrafią wywalczyć swoje. Albo koncern Volkswagena, który jest w zasadzie chroniony przed przejęciem Europy, no też potrafią wywalczyć. My w sprawie z naszych stoczni nie byliśmy w stanie tego zrobić.